Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj będzie bitwa na żywo. Ostatnio tam często piszecie, że ja nie daję swoich bitew. Słuchajcie, naprawdę mało gram, a jeżeli ktoś mało gra, to niestety umiejętności spadają. Może nie tyle umiejętności, co znajomość pewnych miejsc. Mapki się zmieniają i tak dalej. Także jeżeli ktoś dużo nie gra, to po prostu później sobie nie radzi, ponieważ nie wie dokładnie, gdzie jechać, a teraz zresztą gra się troszeczkę zmieniła. Bazuje raczej, większość graczy bazuje na tak zwanych miejscówkach, czyli się jedzie w określone miejsce, robi się damage, podczas gdy wy przysyłacie mi fantastyczne powtórki, no i kurczę, jak tu pokazać swoją jakąś średnią bitwę, jeżeli ma się od razu, na przykład, nie wiem, dzisiaj jeszcze albo jutro nagram wam E3, jak kolega zrobił 11 tysięcy damage. No to kurczę, no nie można nie pokazać, prawda? Okej, ale o co chodzi? Ponieważ rzeczywiście czasami się bitwa moja musi pokazać, to będę próbował nadrabiać jakimś komentarzem, mówiąc po prostu, co chcę zrobić, dlaczego to robię i tak dalej. Ale jeżeli mi nie wyjdzie, to też będzie plus tego, ponieważ będziecie mogli wyłapać te błędy i od razu napisać mi, co źle zrobiłem i tak dalej. No i co będzie? Słuchajcie, mamy dzisiaj event bardzo fajny, zresztą tutaj misje i wydarzenia. Jest tutaj co oprócz wierzchołki? O właśnie, lądowanie na Guadalcanal, prawda? I jest tutaj cała rzesza zniżek, ale oprócz tego są trzy bardzo fajne misje. Zobaczcie, mały zestaw naprawczy. Razy dwa. Wystarczy, że zniszczy się jakiegoś Japońca. Tutaj mamy zniszcz pojazd USA, Wielka Brytania, mały zestaw naprawczy razy 2. Nie wiem ile razy to można, 5 razy można dziennie to wykonać. I najfajniejsze jest to, czyli szturm na wyspę. 50 tysięcy trzeba zdobyć expa. Oczywiście wśród 10 graczy i tak dalej, i tak dalej. Według zdobyte doświadczenie. No i kurczę, mamy naprawdę fajną sprawę. Automatycznych gaśnic 10, apteczek dużych 10 i zestawów 10, czyli w sumie 300 tysięcy można wygrać. No, dziennie trzeba zrobić ile? To chyba przez 3 dni trwa. Zresztą zobaczmy, do 12 sierpnia. Już nawet nie pamiętam, który dzisiaj jest. W każdym razie 2 albo 3 dni. Można to, jak ktoś przysiądzie, spokojnie zrobić. Ale dobra, bo kurczę, znowu zacząłem ględzić. Słuchajcie, o co chodzi w dzisiejszej bitwie? Otóż są zniżki. Ja mam 12 800 golda. Przykisiłem, mówiąc szczerze, ten gold na ruskiego premiumka, jakiegoś meda. Chciałem sobie kupić. Natomiast no, odwlekają i odwlekają wprowadzenie. To samo amerykański premium miał wyjść, też odwlekają. Tedek amerykański, nie wiem, chyba siódmego poziomu miał wyjść. No i co? Wypada coś kupić, żeby to było ciekawe. Jest tutaj zniżka na pojazd AT-15A. I teraz, moi drodzy, oczywiście wszyscy tam, jak pytałem na hitboxie, radziliście mi kupić Niemca, czyli tego oto dziabonga E-25. I ja się zgodzę, przejrzałem sobie nawet WOT Replays i to nawet nie ma żadnego porównania pomiędzy E-25 a właśnie tym AT-15A. No ale skoro kolekcjonuję czołgi, to postanowiłem, że kupię sobie za te 4,5 tysiąca dla świętego spokoju tego AT-15. Oczywiście bez załogi. Dobra, został kupiony. Jak to teraz wygląda? Gdzie ty jesteś, chłopaku? No tu mam brytyjskie TDK-i i co? O, jest. Tak to wygląda. Krowa potężna. Ja już kiedyś go omawiałem, bardzo ciężko się nim gra ze względu na to, że ta lufka nie potrafi detrakować szybko. Słuchajcie, to jest podstawowa sprawa, jeżeli macie tego typu TDK jak na przykład AT-15, jak Tortoise. Musicie po prostu szybko detrakować gościa, wtedy robicie damage, wtedy możecie rozwalać. Niestety tutaj prawdopodobnie będzie potrzeba dwa albo nawet trzy strzały na niektóre czołgi w gąskę, żeby zdetrakować. No to jest słabo. Słaba też jest ilość życia. No 850 życia to jest naprawdę strasznie mało, powiedziałbym, strasznie. Do tego, zresztą no, macie to pod lupą, tutaj jest ten sam weak spot co w AT-15, czyli
jak ludzie zaczną w to miejsce napieprzać, to jest masakra. Dobra. Słuchajcie, ja teraz zrobię cięcie i wyposażę sobie tego gościa. Okej, słuchajcie, zrobiłem sobie wszystko tutaj. Mam z Wielkiego Brytola i z Tortoise'a załogę wrzuconą. Co dalej? Amunicja, zdecydowałem się 16 golda wziąć, 50 zwykłych, 4 takie, chociaż to się nie przydadzą pewnie. Tu jest dosyć celne działo, także można po weak spotach strzelać. Mam nadzieję, że gold nie będzie mi się przydawał, aczkolwiek jeżeli wyjedzie jakaś bardzo twarda ósemka, no to wtedy może być strasznie kiepsko. Co dalej, co dalej? Tutaj bardzo mnie korciło, żeby sobie zamontować dużą osłonę przeciwodłamkową, ale kosztuje 500 tysięcy, a nie mam żadnej niestety na składzie. I trochę mi szkoda 500 tysięcy, bo zbieram kasiorę. Co tam dalej? Zamontowałem lornetę. No tutaj mamy zasięg widzenia. Ok. Słuchajcie, pojadę teraz bitwę. Zobaczymy, o co chodzi. Tutaj z materiałów dałem małe dwa zestawy plus automatyczną gaśnicę. No jedziemy. Zobaczymy, jaka będzie pierwsza bitwa. Czy rzeczywiście za pierwszym razem jest preferencyjne losowanie na siódemki? Chyba tak. Mapka mogłaby być lepsza, mogłaby być gorsza. Tutaj nie ma co narzekać. Mapka może być. Teraz tylko problem jest taki. Czy jechać na lewo, czy jechać na prawo? Moim zdaniem pojadę na prawo, bo może uda mi się tam zdetrakować jakieś czołgi, po prostu go wydoić. Tutaj są takie akurat teraz czołgi, że gold pestki w ogóle mi się nie przydadzą. Jedyne, o co trzeba się modlić w takiej sytuacji, oj, przesadziłem z tą mapą, jedyne, o co trzeba się modlić, to o to, żeby moja drużyna czasem nie okazała się ani zbyt dobra, bo wtedy nie nadążę za natarciem, ani zbyt słaba, bo wtedy wszyscy pojadą na hura do przodu, siądą, no i ja zostanę z tyłu, obsiądą mnie koledzy, wiadomo, o co chodzi. Słuchajcie, jedziemy. Pojadę sobie naokoło, czyli tędy. Tutaj jest takie zagłębienie. Strasznie nie lubię tego, że stamtąd napieprzają tutaj wszystkie te deki. I zresztą Wargaming poszło po rozum do głowy i zrobiło właśnie to takie zagłębienie, tędy można jechać. Zaleta tego czołgu, tak samo jak w AT-15. Bardzo duży, wręcz rewelacyjny wychył działa na boki, prawda? Także no, to rekompensuje, powiedzmy, troszeczkę tą nieruchawość tego pojazdu. No jedziemy, teraz niestety będzie pod górę. Jak widzicie, zostałem wyprzedzony. I teraz kwestia taka jest. Jeżeli mój przeciwnik, z którym się będę strzelał, jest dobrym graczem i znał ich spoty, to mnie rozwali momentalnie. Natomiast jeżeli będzie przeciwnik niedoświadczony, to prawdopodobnie nie ma wielkiej szansy na ugryzienie tego TDK. No jednak jest tutaj garnek, no bo jeżeli ktoś nie strzela tutaj przy lufie, no to będzie strzelał w garnek. Natomiast ten garnek, zwróćcie uwagę, no nie jest aż taki bardzo duży, prawda? Zresztą nawet już nie pamiętam, ile on ma. Najgorsze jest to, że ich nie widać prawie teraz. Nie ma baboków, to jest świetna informacja. No niestety, zobaczcie, to jest właśnie problem. Bitwa już od dawna się toczy, tymczasem ja dopiero, kurczę, dojeżdżam, nie? Jest Tiger 1, bardzo groźny przeciwnik dla mnie. No zobaczcie, no siadają tamci jak muchy. I co to będzie za bitwa? Dopiero dojechałem. Czy tu jest ten tygrys? Nie ma go. Muszę atakować, bo kurczę, na staniu to tutaj... Zobaczcie, tamtego nie widać, więc muszę tutaj teraz zaatakować. Okej. Muszę go zaatakować, muszę tego tigera. Podpalenie, no tego to się nie spodziewałem. Zobaczcie, co się dzieje. Ja oczywiście będę jechał tutaj. Są tam czołgi.
Kurde, nie trafiłem, widzicie? Jest, ten się ujawnił, sztuk. Ucieknie? Kurde, w gąskę, dobre. Dobra, jest rozwalony. Zobaczcie, bitwa jest ewidentnie zbyt szybka, po prostu, no. No ale nic mi nie zrobili. Czyli takie losowanie, no, 1200 obrażeń mam, to jest trochę do dupy. Dobra, jadę na ich bazę. No widzicie, to jest minus. Jest dosyć spora mapka. Jest T-3-4-1. Oj, oj, oj. Czy on tu ucieknie? No jest tu jeszcze trochę. Och, rozwalili go. Zobaczymy, jak sobie ze mną poradzi. Czy tutaj jest przerwa? Uwaga, 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 uwaga. To musiał poczuć. Okej. Dobra. Ach, kurde, nie zdążyłem. Coś we mnie wali. Jest tam. Proszę bardzo. Dziób, dziuś. Ucieka. Po pierwszej bitwie może wam się wydawać, że jest to świetny pojazd. No, o kurczę, typ 58 u nas w bazie. No ładnie. Nie powiem. Wiecie, czego o dziwo tutaj odczuwam brak? Szybszego zawężania kółka. A specjalnie nie wziąłem tego właśnie systemu. Jest Tiger. O jeny, ile do dojenia. Słuchajcie, ile do dojenia. Malutki. Dziób, dziuś. Nie no, z woleja mnie trafił. Straciliśmy gąsienicę. Jest Stuart Emil. Gąsienica naprawiona. Jazda. Czy wychyli się? A już ich obsiedli. Ale jak mi przywalili? To musiał poczuć. Chodź, 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 chodź. Chociaż jeszcze troszeczkę. O, siemka mu z trola przypieprzył. Dobra, mam 388 życia. Nie zejdę prawdopodobnie na strzał. Chodź, malutki, ja też mam tutaj. To musiał poczuć. Nie udało się. Dobra, słuchajcie, jak na ten TEDek, moim zdaniem to jest całkiem niezły wynik, o dziwo, jak na pierwszą bitwę. Gdybym miał słabszą troszeczkę drużynę, chociaż trochę, nie mówię dużo. Dobrze, słuchajcie, przeanalizujmy sobie, co tutaj jest. Co ja zrobiłem? Zrobiłem 1895 obrażeń. To jest, uważam, bardzo, bardzo fajny wynik, jak na pierwszą bitwę. Podświetliłem bardzo mało. Już widzę, czego mi tu brakuje. Zawężania kółka na pewno wymienię, co ja tutaj wziąłem. Skrzynkę naprawczą wymienię na ten mechanizm, który spowoduje, że szybciej będę celował. Tym pojazdem, słuchajcie, nie grałem bardzo, bardzo długo, także to jest moje pierwsze takie. No, losowanie było bardzo korzystne, zobaczymy, jak będzie później. Niestety, zobaczcie, jest zarobek tylko 59 tysięcy. Jakie tu są koszty? No, koszty są znikome. 3000 na naprawę, 2000 na pociski. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną... Ojej, jeszcze nie zaznaczyłem szkolenia załogi przyspieszonego. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Przy takich obrażeniach 1800-1900 jak Tigerem prawdopodobnie zarobiłbym około 80 tysięcy. 75-80, coś takiego mi się wydaje. Dlatego do zarabiania na pewno jest gorszy, aczkolwiek z tego co widać, to kurczę, jeżeli trafimy dobrze, to na pewno będziemy mieli tym pojazdem większą przewagę niż jak Tigerem. Aczkolwiek widzieliście też, co się pod koniec stało, jak dostałem od Stuart Emila, prawda? Nie wiem, z czego on strzelił, ale nie było żadnego syku, ni nic, więc był to zwykły pocisk prawdopodobnie i mnie przebił bez żadnego problemu. To była taka bitwa, na żywo, sami chcieliście.
Słuchajcie, no pewnie, no kupiłem go, więc pewnie jeszcze się pojawią jakieś bitwy na kanale. Nie wiem, czy będę grał, bo słuchajcie, jeżeli mam do wyboru jak Tigera oraz tego, no to na pewno wybieram jak Tigera. Bo tam można często zrobić wynik około 100 tysięcy, a 100 tysięcy to już jest ładny kawał grosiwa. Dobra, to by było na tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.